tutaj Państwo mogą pójść do ogrodu na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Bo po co i dlaczego mówimy, proszę Państwa, o tych ogrodach Semiramidy Babilońskiej? Po co my mówimy o Babilonie starożytnym? Po to, żeby zasugerować, że ten Babilon upadnie. Że Babilon upadnie, ten starożytny, ten apokaliptyczny. A że on się wziął ze starożytnego Babilonu, no to wiadomo. Patrz, jakie ładne. Widzisz, o, najlepsze są takie obrazy, bo światło się od nich nie odbija. Nie widać konkretnie, a to po lewej, to byle co.